Katarzyna Glinka znalazła guzek w piersi. Teraz apeluje do swoich fanek. Popularna aktorka podzieliła się w sieci szokującą wiadomością. Gwiazda zamieściła na Instagramie wpis, w którym zdradziła, że znalazła w piersi guzek. I choć jest już pod okiem lekarza, sytuacja nieźle ją przestraszyła. Dlatego też postanowiła wystosować do swoich fanek ważny apel. Zobaczcie, jaki. Kim jest Katarzyna Glinka? Katarzyna Glinka to znana polska aktorka filmowa oraz teatralna. Widzowie znają ją z seriali Barwy Szczęścia czy Tancerzy. Zagrała jednak także w takich produkcjach jak Och, Karol 2 i Wkręceni. Prócz tego mogliśmy oglądać jej zmagania w takich programach jak Taniec z Gwiazdami czy Twoja twarz brzmi znajomo. Aktorka udziela się także w mediach społecznościowych, gdzie przemyca kadry z życia zawodowego i prywatnego. Na Instagramie śledzi ją 239 tysięcy osób, które ostatnio miały okazję przeczytać smutną historię z jej życia. Katarzyna Glinka zamieściła w sieci niepokojący post. Aktorka wrzuciła do internetu fotkę, na której pozuje w bikini. Takie zdjęcie miało przyciągnąć uwagę do tematu, jaki poruszyła. Otóż Glinka przyznała, że jakiś czas temu wykryła w piersi guzek. I to całkiem sporych rozmiarów. Kilka dni temu wykryłam u siebie guzka w piersi. Do czasu diagnozy umierałam z przerażenia. Guzek jest duży, ma prawie centymetr, rozpoczęła. Na szczęście już chwilę później zdradziła, że skontrolowała go u lekarza i okazał się łagodny. Na szczęście nie jest groźny. Jednak wyrzuty sumienia, że ostatnie badanie kontrolne robiłam ponad rok temu, dosłownie mnie przygniatały. Bo moje szanse na wyleczenie, gdyby guz okazał się złośliwy, byłyby niewielkie. Dodała. Gwiazda zwróciła uwagę na ważny temat, jakim są regularne kontrole badania, które nierzadko mogą uratować życie. Dziewczyny, badajcie się. Niech ten mój przykład da wam impuls do tego, żeby nie czekać. Zakończyła swoją historię. Te gwiazdy zmagały się z nowotworem piersi. Jakiś czas temu o nowotworze piersi pisała Dorota Gardias. Prezenterka Pogody dwa lata temu, w 2021 roku, usłyszała diagnozę, która ją sparaliżowała. U pogodynki wykryto nowotwór, który bardzo szybko usunięto. Na szczęście na strachu się skończyło, ale od tamtej pory gwiazda jeszcze bardziej dba o swoje zdrowie. Ostatnio zdradziła, jak się czuje po tamtym wydarzeniu. Właśnie jestem przed kolejnymi badaniami kontrolnymi i mam nadzieję, że jest ok, ale jest też stres, ciągle trzeba się pilnować. Różnie bywa, bardzo dbam o siebie, raz jest lepiej, raz gorzej, powiedziała. Swoją historią niedawno podzieliła się także Paulina Młynarska. W 2021 roku poddała się ona poważnej operacji, zdecydowała się na podwójną mastektomię z rekonstrukcją piersi. Wszystko dlatego, że dowiedziała się, iż jest narażona na zachorowanie na raka piersi. Postanowiła to ryzyko zminimalizować, a teraz także edukuje Polki w tym zakresie.